zawodnicy Polski w tym sezonie. Witam Państwa na 59. halowych mistrzostwach Polski w hokeju na trawie w Stęszewie. Spotykają się na dwie najlepsze drużyny sezonu zasadniczego, wczorajszego turnieju play-off i dziś mamy finał. Widzicie Państwo rozgrzewających się zawodników. Przed nami zawodnicy Grunwaldu Poznań. Jest to 17-krotny złoty medalista mistrzostw Polski. Pierwszy złoty medal zdobył w roku 1961, ostatni w 2018. Jest to 11-krotny wicemistrz Polski. Pierwszy srebrny medal to rok 1967, ostatni 2017. Pięciokrotnie stawał na najniższym podium halowych mistrzostw Polski. Pierwszy raz w roku 1987, ostatni raz w roku 1999. Pomorzanin Toruń to pięciokrotny mistrz Polski. Pierwszy złoty medal zdobył w roku 1987. Ostatni złoty medal to rok 2017 w Bydgoszczy w pamiętnym meczu z Grunwaldem Poznań. Mecz ten zakończył się remis, wynikiem remisowym i o wyłonieniu zwycięstwa zadecydowały zagrywki karne, w których okazał lepszy się Pomorzanin Toruń. To także 15-krotny wicemistrz Polski w latach 1985-2016 i 9-krotnie stawał na najniższym podium halowych mistrzostw Polski. To są lata 1992 i rok 2018. W roku 2018 wygrał mecz z LKS-em Gąsawą 4-1. Zapraszam Państwa do oglądnięcia mini relacji z tego spotkania. Państwo, z tego względu, że jest to spotkanie o Mistrzostwo Polski, to proszę Państwa o powstanie. Przed nami Mazurek Dąbrowskiego, hymn Polski.
kandydata tego pojedynku. Zieloną kartką karany zawodnik Grunwaldu Poznań, oznaczony numerem 18, Artur Mikuła.
Zbyt szybko wybiegł Michał Śliwiński. Z krótkiego rogu jeden z zawodników musi udać się na środek boiska. Powtórka krótkiego rogu. I po raz kolejny przewinienie w półkolu strzałowym. Pomorze i na Toruń i kolejny. Karny strzałowy dla Grubaty. Pierwszej części spotkania zieloną kartką ukarany zawodnik UKS Grunwald Poznań Szymon Kutek, który gra z numerem 5. Pomorze nie gra w przewadze. Znowu jeden z zawodników położenia nie wytrzymał. Musi przejść na środek boiska. Będzie powtórka tego stałego fragmentu gry. Koniec pierwszej połowy. Grunwald Poznań prowadzi z Pomorza i na Toruń 1-0. Przed nami 10-minutowa przerwa. Drugą połowę pojedynku o halowe Mistrzostwo Polski seniorów rozpoczną tę połowę gospodarze tego spotkania, czyli Pomorzanie i Toruń. Przypomnę, że po pierwszej połowie Grunwald Poznań wygrywa 1-0 po bramce Mateusza Poltaszewskiego. Przed nami kolejne 30 minut widowiska. Thank you.
pierwsza minuta i rzut karny dla Pomorzenia Toruń. Krystian Makowski kontra Rafał Banaszak. Najlepszego strzelca ligi Krystiana Makowskiego i mamy wynik 1-1 w 31 minucie spotkania. Mecz rozpoczyna się od nowa. Pierwszej połowy Grunwald Poznań prowadzi z Pomorzenia Toruń 1-0, przed nami 10-minutowa przerwa. Drugą połowę pojedynku o halowe Mistrzostwo Polski seniorów rozpoczną tę połowę gospodarze tego spotkania, czyli Pomorzenie Toruń. Przypomnę, że po pierwszej połowie Grunwald Poznań wygrywa 1-0 po bramce Mateusza Poltaszewskiego. Przed nami kolejne 30 minut widowiska. Krystian Makowski kontra Rafał Banaszak. Pucja najlepszego strzelca ligi Krystiana Makowskiego i mamy wynik 1-1 w 31 minucie spotkania. Mecz rozpoczyna się od nowa. Thank you.
8 minuta spotkania i grupa Poznań wychodzi na prowadzenie 2-1, a zdobywcą drugiej bramki dla wojskowych jest Mateusz Hulbuj, który występuje z numerem 15. Numerem 15. I od razu. Tym razem jeden z zawodników Grunwaldu wybiegł zbyt szybko i musi przejść na środek boiska. Powtórka krótkiego rogu dla położenia toru. Sędzia miał w górze jeszcze rękę, dlatego krótki ruch nie mógł zostać wykonany, więc mamy kolejną powtórkę tego stałego fragmentu gry. Tak jest. To 3 razy sztuka, teraz może wyjdzie. HKS Grunwald Poznań podwyższa na 3-1, a zdobywcą kolejnej bramki dla wojskowych jest oznaczony numerem 8, Mikołaj Gumny. Zawodników wybiegł zbyt szybko i mamy powtórkę krótkiego rogu. Thank you.
Już za chwilę zawodnicy Piotra Żółtowskiego będą wykonywać krótki ruch. Tak jest. Jak Państwo widzą, po raz kolejny Pomorzani Toruń będzie wykonywać krótki róg. Ryzykuje z bramki Michała Ślinińskiego, a w jego miejsce wszedł na boisko dodatkowy szósty zawodnik z pola, czyli Michał Bunklewski.
4 minuty i 32 sekundy do końca tego spotkania. Sędzia zatrzymał czas. Mamy krótki ruch dla Pomorza i Natoru. Pomożenia to robi. Spotkanie pozostało 30 sekund. Mistrzem Polski. Halowym mistrzem Polski w sezonie 2018-2019. Koniec spotkania, Górnik Poznań, halowym mistrzem Polski w sezonie 2018-2019. W finałowym pojedynku podopieczni Karola Śnieżka pokonali Pomorzanie Toruń 3-2.